Przepraszam, słuchajcie, Darek, za mnie śpi, żebyś bardziej już byli, że cisza, spokój, możemy wypływać. No dobra, także witajcie serdecznie na drugim spotkaniu networkingowym organizowanym w Centrum Przedsiębiorczości przy współpracy z Gminą Miasto Piaseczno jako Fundacja Rozwoju Komunikacji, realizujemy to projekt Akcelerator Kariery. W ramach tego projektu networking jest jednym z jego elementów. Cieszę się, że dzisiaj jest znacznie więcej osób, bo to pokazuje, że pierwsze spotkanie było ciekawe. Teraz robiliśmy dobrą promocję, jest was trochę więcej i to akurat jest bardzo dobra informacja, nas cieszy. Przy tej okazji przypomnę, że trzeci networking, który będzie się odbywał w grudniu, naszym gościem będzie Kazimierz Marcinkiewicz. Dziś mamy bardzo ciekawego gościa, Andrzeja Domińskiego, który opowie... Tak, który opowie o swojej przygodzie życiowej z biznesem. Opowie też o swojej książce, ale nie będę odbierał tutaj tej treści, o której chce Andrzej opowiedzieć. I pokrótce powiem generalnie, jakie mamy zasady, żeby tak było nam trochę łatwiej potem funkcjonować. Przede wszystkim zacznę od tego, że zwracam się po imieniu. Teraz bym bardzo was prosił. Odwróćcie się w lewą stronę, w prawą, przywitajcie się, powiedzcie, jak macie na imię. Na pewno będzie nam wtedy łatwiej ze sobą tutaj wspólnie rozmawiać. Ile, Darku, mamy czasu? 30 minut, ale jeżeli będziesz chciał więcej, będziesz wiesz. Jasne, ale mnie tak nie wprowadziłeś, to o czym ja mam gadać właściwie? Nie no, Darek mi dał wolną rękę. Dziękuję wam, chłopaki, za zaproszenie. Darek i Czarek, dziękuję wam bardzo. No, chłopcy stwierdzili, że warto by było, żebym coś tu poopowiadał, zainspirował może niektórych do lepszego networkingu i taki jest mój cel, ale też pozwolili chłopaki powiedzieć trochę o sobie, więc przedstawię wam swoją osobę, co robię, jak tutaj doszedłem, czym się zajmuję mniej więcej no i zachęcę was do tego, żebyście sami ze sobą porozmawiali, poznali się, bo siła networkingu jest nieprawdopodobna. Ja wielokrotnie tego doświadczyłem. Jestem networkerem, takim profesjonalnym, można powiedzieć. Robię to często, gęsto i na każdej okazji, każdą okazję wykorzystuję, jak tylko mogę. Parę słów o sobie. Jestem podróżnikiem. Uwielbiam podróżować. Są tu tacy, którzy podróżują, lubią? Okej. Okay. Mi się udało dotychczas zwiedzić mniej więcej 60 krajów. Tutaj z Czarkiem dzisiaj rozmawiałem, tam jeden gościu 90 ile? 9? No, to do tego mi jeszcze brakuje. 6 kontynentów zaliczyłem, 7 jeszcze Antarktydy nie zaliczyłem, ale generalnie też podróżuję przy każdej okazji, dużo, gęsto i często. Teraz może troszkę mniej, ale kiedyś jak pracowałem w korporacjach amerykańskich, dużych firmach, to były nie tylko korporacje, ale świetne biura podróży. Były okazje do wyjeżdżania w różne fajne miejsca. No i tak też zwiedzałem właśnie często z nimi różne właśnie kraje. Nieraz jechałem z klientem, nieraz mnie wysyłano z żoną w nagrodę jakąś. Raz pojechaliśmy na Hawaje, raz do Sydney, do Australii, to tu, to tam. No różne fajne miejsca zaliczałem i też oczywiście polecam podróżowanie, bo no to jest fajna rzecz. Podróżowanie oczywiście łagodzi obyczaje i dużo nauki z tego wynika. Kiedyś mieszkałem również za granicą przez większość czasu, znaczy może nie większość, ale mając tam kilkanaście lat, wyjechałem z Polski i poczułem się bogaty. Miałem 3 dolary w kieszeni i pojechałem na zachód i nie było mnie mniej więcej 10 lat. Przez te 10 lat, no właśnie początkowo spędzałem lata w Niemczech, później na taką dłuższą emigrację pojechałem do Kanady, gdzie tam między innymi właśnie studia skończyłem wyższe, a po powrocie do Polski, w związku z tym, że ja mam taką duszę przedsiębiorcy, to zająłem się firmą, którą rozwijałem, to były jeszcze lata 90. Sprowadzałem z Niemiec kleje, dlatego że zaczepiłem się po powrocie z Kanady przy moim bracie, który mieszka do dnia dzisiejszego zresztą w Kędzierzynie Koźlu. I on zajmuje się sprowadzaniem, sprzedawaniem takich płyt dla stolarzy, różnego rodzaju meble, stoły i tak dalej. No to pomyślałem sobie, że może kleje jakieś tam uzupełnienie i zacząłem te kleje sprowadzać z Niemiec.
No ale pech chciał, że po roku przyszła taka duża powódź. Pamiętacie tą powódź w 97 roku bodajże? No to moje kleje również wtedy z Odrą popłynęły sobie do Szczecina, czy gdzieś tam. Nie miałem ubezpieczenia, no niestety pech chciał, że tak się wydarzyło. Wróciłem do Warszawy, skąd zresztą tutaj pochodzę i zacząłem pracować właśnie w takich firmach międzynarodowych, dużych korporacjach amerykańskich. Nie tak od razu, powiedzmy po pół roku pracy w takiej mniejszej firmie zaczepiłem się do już takich firm z branży IT. Ja o IT jakiegoś tam specjalnego pojęcia nie mam, ale ze względu na to, że mam dobre podejście do ludzi, po prostu zatrudniono mnie tam jako sprzedawcę. Jak to mówią, jak nic nie umiesz robić, to zostań sprzedawcą. W każdym razie no, zacząłem sprzedawać i całkiem mi to nieźle szło. Najpierw była taka firma ICL, później kupiona przez Fujitsu. Później pracowałem w firmie Sun Microsystems. Nie wiem, czy wam cokolwiek, ktokolwiek wie Sun Microsystems? Twórca Java. No Java wszyscy znają, każdy ma to w komórce, w zegarku czy w komputerze. No to był twórca Java, ale po 9 latach pracy firma została sprzedana do większej firmy Oracle. No i w tym Oraclu, jak gdyby zostałem przejęty z całym inwentarzem, no to stwierdziłem, że tam nie za bardzo jest miejsce dla sprzedawców takiego sprzętu, jak ja sprzedawałem, czyli serwery, macierze dyskowe, jakieś takie poważne rozwiązania komputerowe, a Oracle zajmował się tylko oprogramowaniem i właściwie krzyżyk postawił na tym sprzęcie. Ja też się zmyłem z tamtej firmy, poszedłem do Xeroxa. Tam z kolei 2 lata spędziłem w Xeroxie. Również sprzedawałem, ale tam już takie systemy drukowania. Później jeszcze poszedłem do firmy Quest, która została wchłonięta przez Della. Także gdzie nie trafiłem, to zawsze jakaś firma tam jedna kupowała drugą i tak się właśnie wydarzało w moim życiu. Natomiast nawet jak pracowałem w tych korporacjach, to wszystkie pieniądze, które zarabiałem, oszczędzałem i inwestowałem je w nieruchomości. Później wam opowiem taką historię, jak zacząłem w ogóle inwestować w nieruchomości. Dzisiaj to jest dosyć popularne, modne, prawie że wszyscy w nieruchomości inwestują. Niektórzy mówią, że jak taki czas nastał, że wszyscy w nieruchomości inwestują i gadają, to trzeba chyba uciekać z tego rynku. Nie wiem, jak to jest, ale tak słyszałem. Współpracuję dzisiaj również z Klubem Przedsiębiorczości. To jest duża organizacja właśnie networkingowa. Parę osób widzę tutaj z klubu. Kto jest w klubie? O, jest parę osób w klubie, więc możecie się zapytać, jak to jest. Myślę, że Klub Przedsiębiorczości dzisiaj jest no, jedną z większych organizacji na pewno takich networkingowych w Polsce. Działamy w 6 miastach, głównych 6 miastach Polski. Organizujemy różnego rodzaju spotkania, większe, mniejsze, od takich 20-30 osobowych, jak tutaj integracyjnych w formie właśnie randek biznesowych, jak tutaj dzisiaj będzie, poprzez takie duże imprezy, jak na przykład ostatnio mieliśmy miesiąc temu w Jachrance pod Warszawą, tam było około 500 osób, 500 przedsiębiorców. Zawsze zapraszamy na takie spotkanie kogoś znanego z rynku, typu Rafał Brzoska na przykład, twórca Imposta, był u nas Sławek Męcen, często do nas zagląda Lech Kaniuk. Mówią wam coś te nazwiska? No właśnie, także takie znane osoby można posłuchać na Klubie Przedsiębiorczości i się po prostu zainspirować tym, co ci ludzie mówią i później następuje właśnie networking. No, generalnie ja dzisiaj się realizuję właśnie w łączeniu kontaktów, pomaganiu ludziom. Jestem jak kiedyś Nokia, łączę ludzi ze sobą, więc jak, nie wiem, kogoś potrzebujecie, to zadajcie mi pytanie. Pewnie wiem, do kogo was skierować. Tak samo celem dzisiejszego spotkania jest to, żeby poznać się bliżej ze sobą. Jak będą te randki biznesowe, to tam 3 minuty bodajże jest, tak? Na każdą parę. Ale to jest bardzo dobra forma networkingu, bo w 3 minuty jesteśmy w stanie wymienić takie podstawowe, kluczowe informacje i też wiadomo, że nie każdy każdego zainteresuje, ale jak tak na szybko poznamy 20 osób, no to później wybierzmy sobie te osoby, które nas konkretnie zainteresowały i z nimi już nawiążmy takie dłuższe relacje. O to chodzi w networkingu.
spotkanie networkingowe powoli dobiega już końca. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że dopisała nam frekwencja. Dzisiejszym naszym gościem był Andrzej Domiański, wybitny przedsiębiorca, autor książki Obywatel Świata. Opowiedział nam dzisiaj o tym, jak wyglądała jego droga do biznesu, jak osiągnął sukces i jak można naprawdę osiągnąć wolność finansową, niekoniecznie zarabiając miliony. Potem wszyscy uczestnicy mieli okazję zaprezentować się, wyjść trochę z własnej strefy komfortu i w ramach takiego warsztatu prezentacji własnej osoby opowiedzieć o tym, czym się zajmują, jak mogą pomóc przedsiębiorcom z Piaseczna oraz ewentualnie czego poszukują dla siebie jako przedsiębiorców. A teraz trwają rozmowy kuluarowe, które przypuszczam przyniosą najwięcej efektu. W grudniu kolejne spotkanie networkingowe, na które chciałbym już dzisiaj zaprosić. Naszym gościem będzie Kazimierz Marcinkiewicz. Dla wielu z Was może być pewnie kojarzony z jego przygodą w polityce, ale dziś jest to naprawdę bardzo wytrawny biznesmen, którego warto przyjść i posłuchać, bo ma ogromną wiedzę o tym, jak działa network i jak dzięki temu można rozwijać siebie i swoją firmę. Także serdecznie Was zapraszam, a teraz przyglądajcie się jeszcze, co u nas się tutaj ciekawego dzieje. Dziękuję bardzo za przybycie, to jest drugie nasze spotkanie networkingowe. Zachęcam do śledzenia naszego fanpage'a Fundacja Rozwoju Komunikacji i Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie. Dziękuję Wam bardzo.